Witam wszystkich z tej strony Piciu. Mam tutaj załadowane AdBlue i skrzynię Vario do Pasłęka. Mam tutaj załadowane UPR Pomoc do klienta gdzieś tam Bartoszyce. A tutaj mam Krukowiaka Goliata i jego będziemy nagrywać. Dojeżdżamy teraz tutaj do klienta. Skręć w prawo. Karszewo koło Korsze. Kiedyś koło Korsze też byłem już z kombajnem Akrosem. Skręć w prawo. Do koszenia trawy wtedy tam był wieziony. A my tu jedziemy, dojeżdżamy. Za chwilę powinniśmy być u klienta. Chciałem przy okazji pozdrowić Rafała Święte. Nie, Świecie. Rafał ze Świecia. Jechałem kiedyś z dwoma fentami po serwisie do klienta. I tam na radyjku się wyhaczył mnie i się pytał, czy to na pewno ja, bo z dwoma fentami. Ja mówię, że ja po serwisie akurat je wiozę. No i kazał się pozdrowić, także pozdrawiam go. Bo będziemy mokrzy. Nie się. Wjeżdżamy tutaj do klienta, ja już u niego raz byłem. Z tym rozrzutnikiem tu u niej. Witam. Witamy. Ponownie. Jak tam? Dobrze. Dobrze wszystko. Jak rozrzutnik? Chodzi. Chodzi? Chodzi. Pracuje, nie? Pracuje, tak. Robotę robi. To najważniejsze. Dużo wywiózł? A, trochę z 200 ton wywiózł. 200 ton wywiózł już. No, z 300 z łapy. Tak? No. Fajnie robi? No, ładnie rozrzuca. Ładnie rozrzuca. Opinia klienta jest zawsze najważniejsza, nie? Jak droga. Dobrze ci powiem, że nie najgorzej było. O, oczywiście ten kawałek najgorszy zawsze. A tak to nie najgorzej. Dzisiaj we dwóch? Dzisiaj we dwóch, bo za dużo roboty na koniec tygodnia, nie? Mhm. Także dostałem chłopaka. Jeden pauzuje, drugi jedzie, tak? Pauzować to nie bardzo, bo można powiedzieć, że jeden jest w stanie rezerwowy. O właśnie, że taki oczekujący, nie? No, no. To jeszcze daleko? Tamten? Bartoszyce. Do Bartoszyce. Bartoszyce, no. I później do Pasłęka jeszcze. John Deere'a bierzecie? Z Pasłęka? Nie. Jakiegoś Airbosa mam zabrać. Później jeszcze do klienta. No, można już tego powoli będzie. Już włącz. Tu teraz musisz ucieknąć lekko. No. Nie, to damy radę. Powinien opuścić tak nisko, ale... Czy nie za gruby, nie? Uszynkę niżej możesz? Niżej. Jeszcze niżej. Dobra. Niżej lekko. Ciasno będzie. Okej, jeszcze trochę będziesz musiał. Dobra. No
lecimy do góry. Stój, ręcznie tam spuściłeś? Jeszcze. Nie, on nie ma. Dobra. Nie ma hamulca? Nie, nie ma. Nie ma ręcznego? Ręcznego. Dobry. Nagrywać mogę? Bo będziesz mi podpisywał, jak możesz. To od razu mówię. Możesz zjeżdżać, no. Uważaj sobie na szybę tylko. Daj do góry jeszcze. Żebyś lancami nie dostał. Jeszcze. Teraz już powinno być dobrze, nie? Bo teraz będziesz schodził już. Mamy Goliata na dole. No. Może być? Musi. Opłacone to nie. Jeszcze wałek przyniosę, nie? Co, kawę pijemy? No. Wypijemy. Po takiej drodze można wypić. Tak. A jak się wnik, Gaspardo? Dobrze. Dobrze się je? Dobrze. Cztery rządki, tak jak dla nas starcza. No. Bo to zależy, kto jak potrzebuje, nie? No. Ktoś tam jeszcze. Ktoś... Tak, przyniosę zaraz kartonik, przyniosę. Proszę bardzo, kartonik. Możesz otworzyć, bo już jest otwarty. Zawsze w Tarnowie go otwierają. Mam tutaj kod rabatowy do wykorzystania w sklepie e-Korbanek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. A tu będę miał papierki do podpisu, nie? No, ta instrukcja tego kodu, nie? No. A powiedz mi, jak zgrabiarka sama masz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie? Robotę robi. Jaka to jest? Z2780. Czyli 7-8 metra, nie? No już ładnie zgrabia, nie? Po przesiadce z pająka, no to... No to jest różnica. Chyba kolosalna nawet. No ma porównywanie. No. Kosiarki, sama szafa. Kosiarki też macie. Też się sprawdzają, nie? Chwalą sobie te sprzęty. Myrka, to jest tymi szuraj, tymi butami. Musi trochę. To tylko dzieci. Ktoś musi, nie? Nie? Dobra. To mamy papierki.